A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Przyznam, że kiedy czytam tę historię, kiedy o niej myślę, a często przychodzi mi do umysłu, bo jest niesamowita, to zawsze jestem wzruszony i zawsze porusza mnie to, co wydarzyło się wtedy w Betanii, 2000 lat temu, na okrągło licząc. Jeżeli przyjrzymy się Ewangeliom, to one naprawdę są bardzo wstrzemięźliwe w opisie tych wszystkich wydarzeń, które wtedy miały miejsce. Jeżeli siądziemy do Bożego Słowa, to możemy w kilka godzin przeczytać wszystkie 4 Ewangelie. Ale służba Jezusa trwała 3,5 roku. 3,5 roku. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to, co zapisano w Ewangeliach, ma szczególne znaczenie. Że to, co zapisano w Ewangeliach, nie znalazło się tam przypadkowo. Duch Święty, który jest prawdziwym autorem wszystkich Ewangelii, zresztą całego Słowa Bożego, poprowadził autorów, w tym przypadku Jana, żeby akurat ta historia znalazła się w Słowie Bożym. I dlatego powinniśmy zawsze zwracać uwagę na to, co jest napisane w Słowie Bożym. Bo to jest coś najważniejszego. I wśród tych najważniejszych rzeczy jest ta historia. Historia miłości. Prawdziwej miłości. Historia miłości, która nie oglądała się na nikogo. Która nie liczyła. Która wylała swoje serce. W oczach wielu ludzi Maria popełniła głupstwo. Judasz, który to obserwował, twierdzi, czemu nie sprzedano tej maści? Mówi o 300 denarach, to jest niemal roczny zarobek chociażby pracownika w winnicy. Czyli to było coś bardzo drogiego. Czemu nie sprzedano za 300 denarów tej maści i pieniędzy nie rozdano ubogim? Narrator, Duch Święty, mówi, że to nie dlatego te słowa padły, że zależało mu na ubogich, ale dlatego, że był złodziejem. On trzymał wspólną kasę apostołów Jezusa i kradł tej kasy. To jest inny temat, nie chcę się tym dzisiaj zajmować. Dla mnie ten obraz Marii, która pokazuje swoją cudowną miłość do Jezusa, jest dzisiaj najważniejszy. My bardzo lubimy takie obrazy, ale czy te obrazy są prawdziwymi obrazami naszej miłości? Ta miłość jest, przyznajmy, trochę szalona. W jednym momencie 300 denarów, roczny zarobek poszedł. Zapachniało, ale nic nie pozostało. Cały rok pracy w jednym momencie skupił się na zapachu, który pozostał. To jest prawdziwa miłość. To jest szalona miłość. Czy to jest miłość, którą możemy mierzyć uczuciami? Nie, wiecie, co uczucia by zrobiły. Uczucia by zaczęły się zastanawiać. A czy warto? Jeżeli... Przepraszam, jeśli to słuchasz, ja nie chcę do ciebie tego mówić bezpośrednio. To taki przykład. Jeżeli masz żonę,
chcesz jej kupić kwiaty. Oj, naszło cię nagle. Jakie kupujesz? Czy nie najtańsze? A jak twoja żona lubi słodycz? Jaką czekoladę jej kupisz? No oczywiście, że to nie jest taka zwykła za złoty 50, no ale też nie szalejmy, no nie taka, która przekroczy 10 zł. Jeśli sukienka, no to jak już musi być z bólem serca, trudno. Ale w przyzwoitej cenie 50 zł. Ale 300 zł? Nie. Oczywiście trzeba mieć w tym wszystkim mądrość, zgoda. Można i należy używać swojego rozumu. Ale wiecie, prawdziwa miłość nie liczy. Prawdziwa miłość nie liczy. Ja nie mówię o tym, że chcemy zyskiwać sobie wdzięczność swoich żon, mężów, braci i sióstr. Ja mówię o tym, że człowiek po prostu wobec Bożej miłości, jej ogromu, jej czystości, dobroci, świętości, otwiera sobie swoje serce, mówi: Boże, wszystko jest Twoje. Wszystko jest Twoje. Nic nie mam. I niczego nie chcę mieć. Wszystko jest Twoje. Czy potrafimy tak kochać? Czy potrafimy tak oddawać siebie Chrystusowi? Czy potrafimy tak oddawać swoje życie Chrystusowi? Czy wobec krzyża, po którym lała się Jego święta krew, szukamy jakichś usprawiedliwień ciągle? Mówimy: Jezu, kochamy Cię, ale. Mam takiego ukochanego zborownika, który na wszystko mówi: ale. Na wszystko się zgadza, ale. Kiedy rozmawiamy, ja wiem, że za chwilę padnie to ale. A jak nie pada, to pytam się: a ale gdzie jest? No tak, ale. Nie ma ale. Nie istnieje żadne ale. Jak potrafisz kochać? Czy aż tak? Czy też nie jest to dostępne dla Ciebie? Jeśli Duch Święty wypełnia nas, jeśli Duch Święty objawia nam, kim jest Chrystus, jeśli Duch Święty objawia nam Jego miłość, jeśli Duch Święty objawi nam cierpienie Chrystusa, to taki człowiek zaczyna kochać. Taki człowiek zaczyna przeżywać. Zaczyna czuć, że w jego piersi zaczyna bić serce dla Pana. Bić serce dla Pana. Czy Twoje serce bije dla Chrystusa? Czy Twoje serce bije dla Twojego Zbawiciela? Módlmy się. Boże, wszystko, czego pragnę, to żeby moje serce biło dla mojego Zbawiciela. Nieważne, jak mnie nazwą, nieważne, co o mnie pomyślą, nieważne, jak mnie potraktują, nieważne, co inni ludzie mają do powiedzenia, ja chcę wylewać miłość dla Ciebie. Ja chcę w tej miłości Ciebie uwielbić. Ja chcę tej miłości sam doświadczać. Ja chcę tą miłością innych obdarowywać. Pozwól mi na to, Zbawco. Nie chcę być takim zesztywniały chrześcijaninem, który zawsze przyjmuje właściwą postawę, właściwą pozę, właściwą minę, właściwy uśmiech, a tak naprawdę nie ma w nim żadnego życia. Brzydzę się tym, Panie. Nie chcę tego dla swojego życia. Wybacz, jeśli kiedykolwiek mnie na tym przyłapałeś. Oczyś mnie, napełniaj mnie Duchem Świętym i daj mi zwycięstwo w miłości. Amen.